Jolanta Fraszyńska nie miała w życiu łatwo. Kilka lat temu przyznała się publicznie do depresji. Dziś, po latach terapii, aktorka ma świadomość, z jak wieloma sprawami musiała się rozliczyć i jak wiele zmienić. W dniu swoich 51. urodzin, 14 grudnia ubiegłego roku, Jolanta Fraszyńska napisała na profilu w mediach społecznościowych: jestem coraz piękniejsza, coraz bardziej odważna, jestem mocarna, jestem świadoma. To jest mój kierunek. Wszystkim dojrzałym kobietom życzę miłości do siebie i obfitości zewsząd. Reklama Sylwestra i początek roku spędziła na Bali. Z partnerem Tomaszem Zielińskim zatrzymała się Inne w ośrodku Layoya Biu Biu. Zaledwie 2 minuty spacerem od Balangan Beach, jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie. Wrażeniem z podróży i zdjęciami dzieliła się z obserwującymi jej profil społecznościowy. Kieruję się mottem: interesuje mnie świadome, dobre życie. Wszystko, co piękne i pozytywne. Podróże w dalekie rejony świata, w stronę słońca, to popularny sposób spędzania urlopów wśród celebrytów. Dla Jolanty Fraszyńskiej są ważne z jeszcze innego powodu. Zimowe krótkie dni pozbawione słońca są bardzo trudne dla osób zmagających się z depresją. Popularna aktorka była jedną z pierwszych osób z jej środowiska, która, już wiele lat temu, opowiedziała o swoich zmaganiach z tą chorobą. Dziś, po latach terapii, aktorka ma świadomość, z jak wieloma sprawami musiała się rozliczyć i jak wiele zmienić. Nie wierzyłam w siebie, potrzebowałam potwierdzenia poczucia własnej wartości. Bez przepracowania tych braków nie byłabym dzisiaj tą osobą, którą jestem, mówi w wywiadzie. Miała za sobą niełatwe dzieciństwo. Mama urodziła ją, gdy miała zaledwie 18 lat. Jolanta ma też starszą o rok przyrodnią siostrę, ich ojcowie nie interesowali się losem córek. W domu był problem alkoholowy, co miało wpływ na jej życiowe wybory. Na własnej skórze przećwiczyła nieudane związki, oba małżeństwa, młodzieńcze z Robertem Gonerą oraz dojrzałe, z Grzegorzem Kuczeryszką, zakończyły się rozwodami. Dziś wie, dlaczego: byłam absolutnie wyczulona na potrzeby innych, moje były w zaniedbaniu, twierdzi z przekonaniem aktorka. Z obecnym partnerem jest związana niemal dekadę. Odnalazła przy nim spokój, zaufanie i bliskość, których tak jej brakowało. A przecież w początkach znajomości przeszli dramatyczną walkę o jego życie. Tomasz Zieliński był poważnie chory, przeszedł operację przeszczepu wątroby. Para regularnie wspiera akcje społeczne, zachęcając do świadomych decyzji o przekazaniu po śmierci narządów, które mogą dać nowe życie innym ludziom. Jolanta Fraszyńska długo zmagała się z poczuciem niskiej wartości, kompleksami.
Dostawałam dobre recenzje, dostawałam nagrody, dostawałam uznanie widzów i nadal czułam brak, opowiada. Ale po pomoc sięgnęła dopiero, gdy napady panicznego lęku uniemożliwiły jej normalne funkcjonowanie w zawodzie. Zdiagnozowano u niej nerwicę lękową. Dziś nie chce wysłuchiwać problemów innych osób. Unika tych, którzy ciągle narzekają. Wychodzi z założenia, że zamiast narzekać, trzeba zmienić swoje życie. Woli cieszyć się sukcesami córek, starsza, Nastazja Gonera, 30 lat, jest modelką i reżyserką, młodsza, Aniela, 16 lat. Uczy się w liceum. Jolanta Fraszyńska swoimi przeżyciami podzieliła się ostatnio z czytelniczkami w rozmowie z Dorotą Goldpoint, autorką książki Serce nie ma zmarszczek. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.